Sąsiedzi Dawida Kubackiego pogrążeni w smutku. Zdradzili, co czują. Dawid Kubacki w poniedziałek poinformował o tym, że kończy sezon, ponieważ jego małżonka trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Skoczek i jego żona to bardzo lubiane i pozytywne osoby, więc cały kraj się tym przejął. Jak zareagowali jego sąsiedzi? Sportowiec jest w zasadzie lokalnym celebrytą w swoich stronach. Nic więc dziwnego, że tam o tej tragedii mówią wszyscy. Co się stało żonie Dawida Kubackiego? Co zrozumiałe, Dawid Kubacki w swoim komunikacie nie rozpisywał się przesadnie nad genezą problemów swojej żony. Nieco więcej opowiedział o nich za to jego ojciec. Ten wyjawił, że jego synowa doznała nagłego zaburzenia pracy serca w niedzielę rano. Błyskawicznie trafiła do szpitala. Jak zdradził Adam Małysz, obecnie leży na oddziale kardiologicznym w Zabrzu, czyli najlepszym możliwym miejscu do leczenia takich problemów w naszym kraju. Jest więc w odpowiednich rękach. Jak sąsiedzi zareagowali na dramat Dawida Kubackiego? Fakt, dotarł do mieszkających nieopodal Skoczka osób i wypytał się o nastroje panujące w jego miejscowości i okolicznych wsiach. Jak się okazuje, od poniedziałku rozmawia się w zasadzie tylko o tym. Wszyscy są przejęci i dopytują każdego o dodatkowe informacje, by być może w jakiś sposób pomóc. Jakoś tak przykro wszystkim. Rozmawiają o tym ludzie. Pytają, czy wiadomo, co się stało i dlaczego. Sklep tu praktycznie robi za centrum informacji, wyjawia miejscowa właścicielka sklepu. Sąsiedzi zastanawiają się nad przyczyną tragedii. Marta Kubacka trafiła do szpitala nagle, dlatego można sądzić, że lekarze dopiero diagnozują problem, z którym się mierzą. Również na ten temat dyskutują sąsiedzi Skoczka. Do tej pory bowiem jego żona nie miała żadnych problemów, a przynajmniej opinia publiczna o nich nie wiedziała. Każdy się zastanawia, co to będzie. Taka tragedia go spotkała. Pojawiają się domysły, rozmowy skąd to się wzięło? Kropka. Młoda, zdrowa kobieta, mówi jedna z sąsiadek.